Jestem ciekawy, za którym razem witam, pytam, czy słucham. Dzień dobry, mam takie pytanie. Bardzo proszę. Jestem kibicem Lecha Poznań i mam takie pytanie, czy Jan Zapotoka, to jest taki piłkarz naszego klubu, kiedy on zacznie grać w piłkę porządnie, bo gra już u nas takie 4-3 lata i no nie odpala, słabo bardzo gra. Kiedy zacznie grać porządnie? No już zobaczymy. Państwo oczywiście wybierajcie numer telefonu, który jest widoczny nad ekranu. Już popatrzę. Mam nadzieję, że to jest poważne pytanie, tak? Oczywiście, tak, oczywiście. I panu bardzo zależy. Bardzo mi zależy na sukcesie tego klubu i to jest kluczowy zawodnik ma być w najbliższym czasie i kiedy on będzie takim dobrym piłkarzem naszego klubu. Jan Zapotoka się nazywa. Nie podajemy imion i nazwisk, proszę pana, na wizji, bo ktoś może sobie tego nie życzyć. Ja bym na przykład nie chciał, żeby ktoś podawał moje imię i nazwiska na wizji. Ale dobrze. Proszę pana, zdecydowanie uważam, że na przestrzeni 6 miesięcy wtedy faktycznie wykaże się taką aktywnością. Ale szczerze uważam, że on się w pewnym sensie poddał, proszę pana. Poddał się, no ma pan rację, bo tak słabo gra. A widzi pan, no tutaj jednak 6 kielichów z królową kielichów mówią o takim braku aktywności. On tak za bardzo sam nie chce już się angażować, proszę pana, w tą piłkę. Natomiast za 6 miesięcy wykaże się jednak taką aktywnością, ale to na krótki okres czasu. Dziękuję bardzo. Przypominam, moi drodzy, nie podawajcie imion i nazwisk na wizji, bo ktoś może sobie tego nie życzyć, a nawet no, sprawa może wylądować w sądzie, jak ktoś komuś się to będzie bardzo nie podobało. Halo, dobry wieczór, witam.